nie szkoda tego zamknięcia? Czy to jest jakiś już okres, który odłożyłeś? Ja go w głowie zamknąłem. Już absolutnie, znaczy nie to, że zajmę się innymi rzeczami, bo jednak chcę do osiedla wrócić, ale no, tworzyłem inne rzeczy potem. Inne szybko spisane i wartości rodziny. Chociaż nie, ale spokojnie mogło się w produkcji ukazać. Ja wciąż robię to samo jednak, nie zamknąłem tego. Mimo, że nakazem faktycznie nie istnieje, to faktycznie jest taką... Ale jest... Znaczy to, że rozmawiamy w ogóle cały czas na niego temat. To, że jest rysunkowe i też, no, też to, że inaczej nie ma... taką profesjonalną stronę internetową, też to jest... No sobie postawiłem na blogowym silniku. Człowiek łyknął tam, nie? Skryptów, co postawił. Jak się czujesz jako artysta? No, widzieliśmy tutaj plakat galeryjny z twojej wystawy. Ja nie lubię wystaw bardzo. Ja tylko dwie indywidualne wystawy. Jedna była tutaj w Łodzi 8 lat temu w Ostrowie, a ten drugi plakat to tylko dlatego była ta wystawa, że kolega, który ją przygotował, jest moim dobrym kolegą. Gdyby nie to, to tej wystawy by nie było. Bo... Zdaje się, że dużo wystaw w ten sposób powstaje, prawda? Tak. Ja też nie mam sam pomysłów na wystawy. Wiem, że są kuratorzy, którzy mają pomysły na wystawy komiksowe. Jeśli zgłosi się do mnie kurator, który będzie miał dobry pomysł, jak zaprezentować moje prace i nawet jeśli będę musiał troszeczkę popracować jeszcze taką wystawą, typu zrobić coś na ścianie, to z bólem, ale mógłbym coś takiego zrobić. Z tym, że to już na przykład nie w tym roku. Bo zostały tylko 3 miesiące niecałe do końca. A teraz mam taki okres akurat, że po dość sporej ilości zleceń, które były od początku tego roku, no w końcu 3 miesiące takie, że mogę posiedzieć więcej nad komiksem niż nad zleceniami. I teraz mam zamiar się skupić bardzo. Skończę to szybko spisane, dzisiaj do 20 października, niedźwiedzia, też skończyć w końcu. Oczywiście już napisałem to, tylko jeszcze nie wbiłem w notatnik, nie wysłałem to kurta mailem. Takie ciągnące pytanie, czy Zoda by tutaj pytało, ona hasło o reklamę, jakby przyszło do ciebie ofertę z Disneya. Z Disneya? Ale żebym pracował jako rysownik. Nie, nie, do reklamy śledzi. A od kogo? Od Disneya? Disney. Coś zastanawiałem się, że Disney i reklama ryb. Od Disneya, reklama siedzi. Na przykład pokazuje puszkę, nie wiem, koperkową czy musztardową, śledzia. Nie jest to reklama, Disney nie pokazuje, żeby spotkać. Tak, to w sensie to pasuje, ale to jest jakaś głupota, że jest. To poprosimy. Chcemy to zobaczyć gdzieś stwory? Stwory. A, i to jest właśnie smutna historia. W szkicowniku są trzy strony komiksu na ten temat. Jeden za nami, przepraszam, czy tak wypowiedź się. To jest jakby co... to miałem perukę kiedyś. Znalazłem perukę gdzieś na ziemi. I wziąłem sobie... I robiłem sobie mam z nią kilka zdjęć. A jeśli chodzi o stwory, no to niestety, tutaj nie popisuje się mi staruszkowie, ponieważ w pewnym momencie wyjechałem sobie na bimbak tak zwany z chłopakami z plastyka i to było pomiędzy pierwszą a drugą klasą liceum. Jak wróciłem, to pokój był wyremontowany i wszystkie moje komiksy stare zostały wyrzucone. Moja matka zostawiła tylko komiks Smurfy, który był bardzo, bardzo dokładnie pokolorowany pisakami. I dlatego mi się podobał ten komiks. Był taki kolorowy, mimo tam flaków, kosmitów, tego typu rzeczy. Więc zostawiłem te Smurfy. Jak ja wróciłem, zobaczyłem, że jest, nie ma nic po prostu. Są tylko te cholerne Smurfy. No było mi bardzo przykro, no. Aha, no nie było jeszcze moich plakatów. Miałem plakaty z żywiołem Ninja. W ogóle. Jakieś tam z Metallicą miałem. Też poszły wszystkie plakaty. Meble odmalowane na niebiesko. Nowa tapeta. Nowe łóżko. Nowe życie po prostu, chłopie, dorośli, nie? Nie udało się, tak się działo. A nie chodziło cię, żeby spróbować to odtworzyć? Chociażby na zasadzie jakiegoś takiego krótkiego epizodu? Ja całkiem sporo pamiętam jeszcze, pamiętam. Seria zaczęła się atakiem na miasto, chłopak spał. Tylko nie pamiętam jednej rzeczy. W jaki sposób on się dorobił tego wielkiego robota? Bo on miał robota, który nazywał się Spectrum 4. I te roboty były niszczone
co jakiś odcinek robot no po prostu dostawał tak, że już nie działał. I on sobie potem miał kolejnego spektrum, 5, 6, do 10 chyba doszło. I nie pamiętam, jak ten chłopak z jakiegoś takiego blokowiska po prostu spiknął się z tym robotem. No. Musiałbym jakoś wrócić do tego, jakąś hipnoza może, jakieś, coś w tym stylu. Koledzy? Kurczę, może. No odbierz, nie pamiętałem, więc co tam, dzieci, żona, takie rzeczy więc. Ale tak, to jest dobry pomysł, żeby zrobić się jakiegoś shorta na ten temat. No. Znaczy jedna część z formów się zachowała, bo ona była zrobiona tuż przed pójściem do plastyka. I to jest jakaś taka rzecz pomiędzy częściami. One się układały jakoś tam, jak stało się, to było jakieś takie coś, że sobie narysowałem, o tak, historyjkę, horror. I to mam zachowane całe, tak jak. To jest jedyna rzecz, która się stała w tej.